Żartobliwie zwodniczy tytuł niech nie zawiedzie nikogo na manowce. Chodzi o suwalski budżet miejski na 2024 rok, który okazał się największy w historii miasta. 666 milionów złotych. Takim zasobem dysponował będzie suwalski samorząd, ale wydać będzie musiał nieco więcej. Do zapięcia zabrakło nieco ponad 19 milionów złotych. Gdyby nie inflacja i rosnące koszty obsługi kredytów, byłoby znacznie lepiej, ale co było, a nie jest, resztę porzekadła znacie. I z wielką satysfakcją mogę powiedzieć, że to jest budżet optymalny. Jest to budżet prospołeczny, ale i również prorozwojowy. Godzi te dwie sprawy ze sobą. Najgłębszy dołek finansowy w ostatniej pięciolatce to kończący się rok. Tutaj deficyt sięgnął 45 milionów, ale optymistyczne jest to, że na najbliższy rok obliczono go na kwotę o ponad połowę mniejszą. Tak naprawdę nadwyżka w ostatniej pięciolatce pojawiła się tylko raz, w 2021 roku. Pozostałe lata zwykle były pod kreską. W tym samym okresie zadłużenie miasta wzrasta o niespełna 62 miliony złotych, osiągając według planu prezydenta i skarbnika 274 miliony złotych w przyszłym roku. Własne dochody miasta wciąż stanowią największą wartość po stronie przychodów. To ponad 43% wpływów. 196 milionów z okładem to należne miasto subwencje, a pozostałe niespełna 183 miliony różnego rodzaju dotacje. Jak wynika z podanych informacji, największego wzrostu dochodów miasto spodziewa się z rosnącej subwencji oświatowej o około 30,5 miliona oraz w udziałach z PIT. Tu ponad 31 milionów złotych. Udziały miasta w podatku CIT wciąż są niewielkie, choć trudno pogardzić wpływem 7,5 miliona złotych. Jednak w porównaniu ze 108 milionami z PIT-u mówi samo za siebie. Ale to głównie efekt wzrostu wynagrodzeń. Jak wiemy, rosnąca płaca minimalna pociąga za sobą albo spłaszczenie wynagrodzeń i odpływ specjalistów, albo konieczność podwyżek dla szerszej grupy pracowników niż ci zarabiający minimum. Na to rozwiązanie postawił suwalski samorząd. W ramach inflacji i tej presji płacowej założyliśmy finansowanie potrzeb naszych pracowników, czyli podwyżki wynagrodzeń. Te obligatoryjne, jak chociażby podniesienie najniższej płacy, te fakultatywne, czyli tutaj od decyzji, od woli władz miasta uzależnione, czyli dla pozostałej grupy, i one mają wynosić tutaj około 12%, i oczywiście dużą grupę naszych pracowników stanowią nauczyciele, 1200 nauczycieli, dla nich jest przewidziana tutaj ustawowa ta podwyżka. Póki co, bo innej nie znamy jeszcze, 12,3%. Czy będzie to 30 czy 20? No na razie tutaj sprawa jest otwarta. I reasumując, na podwyżki wynagrodzeń przeznaczamy około prawie 30 milionów złotych. W wydatkach miejskich prymatu nie traci oświata i wychowanie. W tym dziale koszty ocierają się już o wartość ćwierć miliarda złotych. Dla porównania, na obsługę zadłużenia rocznie wydamy 18 milionów. Porównywalną kwotę na bezpieczeństwo publiczne, około 41 milionów, będzie nas kosztowała administracja publiczna. Miasto nie przestaje inwestować. Zamierza dokończyć za ponad 35 milionów złotych budowę i przebudowę ulic w strefie przemysłowej, a także wschodnią obwodnicę za ponad 22 miliony złotych. Kolejna z najdroższych inwestycji to już kategoria oświatowa. Rozbudowa czwórki i zwiększenie atrakcyjności obiektów sportowych przy szkołach. W budżecie znalazły się również nakłady na inne cele, ale nie są to już wydatki obliczane jednostkowo na kilkadziesiąt czy kilkanaście milionów. Teraz nad zaplanowanym przez prezydenta i skarbniczkę Annę Ceran budżetem pochyli się Rada Miejska. Ostateczną wersję planu finansowego miasta w postaci uchwały poznamy w grudniu. Należy się, jak zawsze, spodziewać licznych wątpliwości związanych z zadłużeniem miasta, zasadnością pewno niejednego wydatku czy próbami wciśnięcia do projektu inwestycji, które do niego w wersji zaproponowanej po prostu się nie zmieściły. Ta debata jest zwykle dość konstruktywna, choć nie każdy wychodzi z niej zadowolony.